Jam Łasica, Pithecanthropus łasicus. Patrz, Pithecanthropus łasicus. Ale mieć szczęście, że to wielkie drzewo ochronić pawian przed twarda ziemia. Oto na co nam przyszło, prapawianusie. Jak mamy kiedykolwiek ewoluować, skoro żyjemy jak zwierzęta? Nie jest tak źle. Tak? Mnie to nie wystarcza. Od dzisiejszego dnia poświęcę całe swoje życie na to, żeby mroki paleolitu rozproszył postęp. Jam Pithecanthropus łasicus. Jak niby łasicus chcieć to zrobić? Gdzie twoja wyobraźnia, pawianie? Nie odpowiadaj. Co to być? To, mój ty czerwonozadkusie, nie erektusie, są plany świetlanej przyszłości. Dzięki moim wynalazkom dosłownie przeskoczymy prosto do czasów nowożytnych. Co to być wynalazek? No wiesz, coś, co powstało, żeby wszystkim lepiej się żyło. Jak piasek? Może nie zastanawia się nad tym za wiele. Najpierw muszę wynaleźć jakąś broń. Coś, czym jaskiniowcy będą się mogli bronić. Pomyślmy. Aha! Oto on, mój pierwszy wynalazek. Nazwiemy go Maczuga. Od tej chwili jesteśmy myśliwymi, nie zwierzyną. I co powiesz? Oho. Pawian chyba nie rozumie. Widzę, że czeka nas jeszcze bardzo długa i trudna droga. Od ten cały postęp pawian tylko boleć w nosie. Prapawianusie! Kolejny wynalazek. Nazywa się koło. To wcale nie działać. Właśnie, że działa. Popatrz, toczy się. Nikt nie chcieć tak idiotyczny wynalazek od łasic. Jemy. Łasica właśnie wynalazł koło. Chwała kołu! Chwała kołu! Chwała kołu! Chwała Pithecanthropus łasicus! Chwała Pithecanthropus łasicus! To koło to być idiotyzm do kwadrata. Daleko na tym nie zajechać. Pawian, zaraz wynaleźć coś lepszego. Pawian właśnie wynaleźć coś, co zrobić miażdżące wrażenie. Pawianie, co ty robisz? Pawian wynaleźć ten głaz. Serio? A do czego służy? A, do tego. Chyba rozumiem. O! Czas wynaleźć jaskinie, w których można się skryć. Voilà! Gotowe! Zapraszam. Halo! Być tu ktoś w środku? Panie łasiczko, rozglądam się za nowym małżonkiem. Może byś tak wziął ten swój wielki, twardy wynalazek i walnął mnie nim w baniak. A potem zawlecz mnie do tej swojej jaskini rozkoszy. Nie mogę skorzystać z pani oferty. Razem z pawianem musimy okiełznać potęgę ognia. Aha, co? Wymyśliłem, jak rozpalać ogień. Trzeba wziąć dwa patyki i mocno nimi pocierać, o tak. Voilà, właśnie wynalazłem ogień. Pawian też zaraz wynaleźć ogień i to więcej. Widzieć? Pawian też wynaleźć ogień, a się nie chwalić. Nie ruszaj się! Nic ci nie jest? Och, panie łasiczko! Ten wynalazek świetnie nadaje się do pieczenia moich pysznych ciast! Przez żołądek do serca! Głupie ognisko, co jeszcze dziś pójść nie tak? Jest mi niezmiernie przykro, ale właśnie idziemy z pawianem badać zwyczaje błękitnego mamuta. Od razu trzeba było tak powiedzieć. Cii, cii. Z
spójrz tylko, jak majestatycznie się poruszają. Widziałeś kiedyś coś równie pięknego? O, dziękuję! Dlaczego my ciągle się natykać na pani z goły zadek? Chodźmy stąd. Coś z nią chyba jest nie tak. Czekaj! Tym razem przeszedłem samego siebie. Wynalezienie druku pozwoli mi dokonać bezpośredniego przeskoku z prehistorii do ery nowożytnej. Trzymaj. Fajnie, pawian polubić książki. Serio? To wspaniale. Tak, pawian mieć teraz ciepło i suchutko. Nic nie rozumiesz. Ja tu buduję naszą przyszłość. Dzięki mnie nadejdzie dzień, kiedy nie będziemy musieli żyć w dziewiczych ostępach leśnych, ani na otwartych przestrzeniach pokrytych kwieciem łąk. Przyszłość, którą buduję, to wielkie betonowe konstrukcje, niekończące się sznury samochodów, wszechobecny smog. To wielkie fabryki i biura, w których ludzie będą harować jak woły za małe kawałki papieru zwane pieniędzmi. Papierki, których nawet nie da się zjeść. Z drugiej strony, może to nie jest najlepszy pomysł. Teraz też nie jest tak źle. Po co mamy coś zmieniać? Lepiej cieszmy się tą chwilą. Juhu! Zrobiłam swój sławny placek z Velociraptora. Chcecie gryza? Właśnie wymyśliłem nowe powiedzenie. Masz, mamo, placek, tak? Ja nie mogę.